Cześć Wam, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w drugim dniu mojego pobytu na Grenlandii. Za mną Góra Marynarzy, Seaman Mountains, skąd roztacza się bardzo ładny widok na Tasiilaq, na tą miejscowość. Później po południu tam sobie pójdę. A teraz ruszam w interior do Doliny Kwiatów, zaopatrzony w broń, w razie czego jakby jakiś niedźwiedź polarny chciał mnie zaatakować. Przede wszystkim po co tam idę? Po to, żeby połazić, to jest taki szlak na 8-10 km. Zobaczyć, czym jest natura i przyroda Grenlandii. Zresztą sami zobaczcie już, co tutaj jest w pobliżu właśnie Tasiilaq, jak to wygląda pięknie. A przede wszystkim posłuchać ciszy, bo jest to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie można usłyszeć ciszę. Teraz posłuchajcie, przestanę gadać. No pierwszy raz mam do czynienia z bronią tak naprawdę, więc szybki kurs. Jak załadować to? Wkładamy nabój. Wiadomo. Ups. I gotowa do strzału. Ale może później sobie postrzelam. Na razie odbezpieczę ją. O, tutaj właśnie na mapce mogę Wam w międzyczasie pokazać, jak wygląda szlak do Doliny Kwiatów. To jest Tasiilaq, więc idzie się tutaj, zależy gdzie jesteście, ale idzie się w lewo tutaj za rzeką w stronę cmentarza i tą ścieżką właśnie wzdłuż tych, obok tych jezior, takie kółeczko można zrobić. Dolina Kwiatów już tutaj mniej więcej się zaczyna, ale sobie ja zrobię takie kółeczko tu i nad wodą wrócę do Tasiilaq. Tutaj też można pójść na trasę tak zwanych pięciu jezior w tą stronę do hydroelektrowni, ale ja się skupię na tym właśnie kółeczku. O, tu możecie zobaczyć właśnie jak się śpi. Można tutaj namiot rozbijać na dziko i sobie się chodzi, spaceruje tutaj po tych górach bez problemu. No najlepiej oczywiście w okresie czerwiec, lipiec, sierpień, kiedy jest w miarę znośnie. O, tu proszę bardzo, można zobaczyć jak rury biegną w peszlu, czy to prąd, pewnie jakoś tutaj może woda jest, czy coś innego. Natomiast, o, tam dalej idzie rurami też coś, może woda. No, Grenlandia jest na skalę położona, więc w jakiś sposób to trzeba było doprowadzić. O, tutaj właśnie jestem na cmentarzu w Tasiilaq, tutaj jest pochowanych kilkaset osób. Nie znam zwyczajów właśnie, jak się chowa tutaj, nawet wiecie co, zauważyłem, że nawet nie ma tabliczek za bardzo. Nie, o tutaj jest tabliczka Careson, ale tak, a jest i tutaj, oni chyba jakiś sami wiedzą, kto jest tutaj pochowany i tak dalej. Ale jeden z bardziej ślicznych położonych cmentarzy, które widziałem. Tylko w tle słychać psy, jak skowyczą. Ależ magiczne miejsce tutaj jest. O, możemy zobaczyć, jak szlaki są oznakowane takimi strzałkami, czyli całkiem nieźle. No i wygląda tak, bardzo sympatycznie się jedzie, tylko wiecie co? Oprócz tego, że cisza jest i tam gdzieś tam psy słyszę grenlandzkie, jeszcze w wiosce, dużo muszek jest, więc przygotujcie się na to, że na Grenlandii jest dużo, dużo muszek. Dobrze wziąć takie z sobą nawet siateczki na głowę, żeby nam nie przeszkadzały. Ale jest cisza, co? Ale fajnie, po prostu super rewelacyjnie. Grubego zwierza nie widzę, ale cicho. Tam coś jest. Cicho. No i proszę, co ustrzeliłem? Śmieć. Myślałem, że to coś się rusza, to jakaś taka śmieć. Ale postrzelać było fajnie. No, ale z daleka wyglądało, że to coś jest. Kolejna dolinka. Ale tu cisza, spokój. Jest naprawdę bardzo fajnie, ślicznie. Warto sobie pochodzić po Grenlandii, po różnych jej częściach. A jeszcze z bronią, to w ogóle jaka fajna satysfakcja i zabawa. Więc no, strzelanie weszło mi chyba w krew, chyba tutaj zostanę i chyba będę myśliwym. Nie wiem, co można jeszcze upolować. Pardwy, niedźwiedzie, renifery, foki. Proszę bardzo, tam też coś widać. Ho, ho, ho! Szło! No, kończę już powoli mój spacer po Dolinie Kwiatów i tutaj po tych jeziorkach. No, prześliczny, bardzo fajny. Zajął mi około 3 godzin,
ale się nie spieszyłem, strzelałem, robiłem sobie zdjęcia i tak dalej. No i dobrze, rozpoczynam właśnie atak na tą górkę, 700 ponad 50 metrów, szlaku jako takiego nie ma, idę wzdłuż tutaj tej rury, więc zobaczymy jak się uda i dokąd się uda dojść. Dobra, znalazłem jakąś ścieżkę, więc można iść ścieżką, mam nadzieję, że ona będzie prowadzić aż do szczytu tej górki. A widoki z każdym krokiem coraz ładniejsze, piękne. No nie chcę nic mówić, ale chyba tutaj jakiś ślad widzę i to nie jest ludzki, ale bardziej to i Yeti też to nie jest, to chyba jakiś niedźwiadek, bo widać wyraźnie pazury. No już niedużo zostało, tu znowu kolejne jakieś łapy niedźwiedzia. Serio, to zobaczcie, tutaj mój jest but, to jakiś odcisk. Na szczęście wreszcie jakieś kamyki się pojawiły, które są ułożone przez ludzi, więc widać, że to jest ta droga i tego nie widać, ale zaczął padać śnieg. Szczyt już tam widać. Tam chyba widzę pardwy, to są, tak trochę może tego nie widać, ale o, widzicie jak ubiega, wybiega coś? To są chyba pardwy. No i tu już wbiegam na szczyt, jestem na szczycie! Ależ widoczek, praktycznie 360 stopni. No i naprawdę warto było poświęcić godzinę, godzinę 15 wchodziłem tutaj na szczyt. Rewelacja. Coraz większy śnieg zaczyna padać, więc chwilkę tu posiedzę i uciekam. A tu jeszcze fajnie można z góry właśnie zobaczyć, ja pokażę wam ten szlak, co rano robiłem. Oto szedłem z wioseczki, tutaj jest cmentarz i szedłem właśnie wzdłuż tej rzeki, wzdłuż tego jeziorka. Tutaj te wodospady były, tutaj wzdłuż tego jeziorka szedłem, później się przebiłem na drugą stronę i właśnie wracałem jakoś tamtędy właśnie z powrotem do Tasilak, czyli właśnie to jest ten spacer Doliną Kwiatów. Odwrócę się teraz w tą stronę, żebyście zobaczyli, jak w tą stronę jest pięknie. Znaczy, że góry nie są ładne. No rewelacja, bajka. No cóż, piękne zakończenie dnia w pięknych okolicznościach przyrody. Przyroda grenlandzka jest piękna, trochę trzeba włożyć trudu, żeby móc ją podziwiać. Kończę, wracam do mojego miejsca zakwaterowania. Jutro jadę do Kulusuk, przepraszam. Może uda się trochę pochodzić po Kulusuk, jak zdążę. Mam 2 godziny na przesiadkę. No i będę wracać na Islandię. Życzę wam miłego dnia, wieczoru, kiedy tam, co tam robicie. Cześć, pozdrawiam was ze szczytu marynarzy.